Witam serdecznie wszystkie raki. Dzisiaj zrobimy rozkład dla Was na nadchodzący tydzień. Od tego 8 do 14 stycznia zapytamy o kwestie Waszego zdrowia, o kwestie pracy, finansów, czy tu jest jakaś przeszkoda, także jeszcze zupełnie może z innej strony, jak będzie wyglądała Wasza relacja z bliskimi osobami, z ukochanymi. Wiele jeszcze innych rzeczy mamy tutaj do rozpakowania, więc zostańcie do końca. Jakbyście chcieli się ze mną skontaktować pod filmikiem, jak zawsze jest link do mojej strony internetowej kosmatarot.com, zachęcam i zapraszam. A jeżeli macie jakieś uwagi do filmiku, albo może Wam się po prostu podobał, dajcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I teraz przechodzimy do rozkładu, zaczynając od dominującego wpływu w tym nadchodzącym czasie. I raki, super, jest karta świata. Karta świata jest tutaj naprawdę mocnym wpływem, takim naprawdę silnym wpływem, który będzie dawał Wam energię i będzie dawał taki pozytywny błysk na praktycznie wszystkich aspektach tego tygodnia, czyli będą się rzeczy udawały, jeżeli będą jakieś przeszkody, to one będą mniejsze albo będzie łatwo je można obejść. Ogólnie będziecie mieli takie poczucie, że świat Wam sprzyja. I to super, tak? Bo to tyczy się praktycznie każdej sfery życia. Jeszcze zobaczymy może, czy tutaj jest jakieś miejsce, które się bardziej będzie wpływało. Karta świata będzie bardziej wpływała, ale najpierw zacznijmy od Waszej energii na ten nadchodzący tydzień. I mamy tutaj giermka pucharów. Giermek pucharów bardzo fajnie w tym kontekście. On oznacza, że Wy będziecie tacy właśnie uśmiechnięci, radośni, że będziecie mieli, nawet jeżeli będą jakieś przeciwności, będą jakieś trudności, Wy będziecie nadal w dobrych humorach. Będziecie mówić, cóż, jest jak jest, trzeba coś z tym zrobić, ale tutaj opowiem Wam kawał, którego się nauczyłem, czy usłyszałem gdzieś tam w radio na przykład. Więc będzie tutaj ta chęć taka też dzielenia się tą radością, będzie chęć niesienia tego dalej, ale teraz zobaczmy, jak to w ogólnym rozkładzie będzie tutaj jeszcze się pokazywało. Najpierw zacznijmy od obowiązków i od pracy. Tu mamy kartę koła fortuny. Finanse, jest giermek buław. Przedsięwzięcia, plany, głupiec. Wydaje się, że nie macie jakoś specjalnie planów albo nie podchodzicie do nich jakoś bardzo poważnie. Jeżeli chodzi o przeszkodę, mamy trójkę buław. Okej, więc tu może ten głupiec także na to wpływać. Zobaczmy teraz, jak będzie Wasze zdrowie wyglądało. Mamy ósemkę mieczy, więc troszkę jakiegoś takiego zmartwienia, jakiejś takiej niepewności tutaj widzę. Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, z ukochaną osobą, z ukochanymi osobami, jest czwórka mieczy. Dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, piątka pucharów, to tak wydarzenie jakiegoś wielkiego super nie będzie. I teraz rada kart, czy też pomocny wpływ. Więc tak, po pierwsze, jeszcze muszę tutaj podkreślić, mamy tą kartę świata, która rzutuje na to pozytywnie, na całość rozkładu i pewne rzeczy, które mogą być tutaj troszkę bardziej niepokojące, one tak naprawdę nie będą miały mocnego przełożenia, a przynajmniej nie takiego, jakby można było się spodziewać. I teraz tak, zacznijmy od kwestii pracy czy też obowiązków, bo nie każdy pracuje, niektórzy są na emeryturze albo po prostu sobie zrobili wolne od pracy. Mamy koło fortuny i koło fortuny wskazuje tutaj na takie rzeczy, takie kwestie będą podejmowane, które będą miały potem mieć znaczenie dalej w przyszłości. Więc tutaj to jest naprawdę wiele rzeczy. To może być naprawdę wiele rzeczy. To może być na przykład zajmowanie się jakimś długotrwałym projektem w pracy. Tak? Może też zaczynacie się uczyć czegoś nowego, co potem będziecie chcieli wykorzystać. Może właśnie teraz zaczynacie coś, co wiecie, że potem będzie dominującą częścią Waszego życia zawodowego albo po prostu tych obowiązków. Może bierzecie jakiś nowy obowiązek na siebie, tak? W tym tygodniu. Więc to na pewno nie jest coś złego, ale będziecie mieli przekonanie, albo teraz możecie już wiedzieć, że to będzie takie zaangażowanie na długi czas. To będzie zaangażowanie na dłuższy czas.
czas, to może też wskazywać, jeżeli szukacie pracy, znalezienie właśnie albo rozpoczęcie nowej pracy. Tak, rozpoczęcie czegoś nowego, chociaż nie jest to tutaj od razu powiedziane, że to na pewno coś takiego, ale no tego życzę tym, którzy szukają. W kwestiach finansowych widzę tutaj, no, będziecie troszkę może lżejszą ręką te pieniądze wydawać i tutaj wcale to nie musi być nic złego, tak? To wcale nie musi oznaczać tutaj jakiegoś wielkiego problemu, ale wydacie na pewno jakieś pieniądze na coś, co będzie tylko i wyłącznie dla was miało być przyjemnostką, tak? Więc no może będziecie mieli jakąś tutaj zachciankę, no i to sobie kupicie. To może nie będzie najsensowniejszy zakup na świecie, tak? Ale na pewno sprawi wam radość i też na pewno to nie jest coś, co jakoś negatywnie wpłynie na wasze finanse, to nie jest coś, na co nie możecie sobie pozwolić. Fakt, nie będzie to najmądrzejsza rzecz na świecie, ale też nie ma co sobie tego odmawiać, jeżeli możecie. Więc no, jakiś dodatkowy ciuch, wiadomo, jakąś zabawkę może dla no nie wiem, dla siebie też można, ale dla dziecka, dla wnuka może nawet to być po prostu zrobienie sobie jakiegoś wieczoru z jakimiś smakołykami, gdzie jakoś tak nie tego specjalnie nie braliście pod uwagę, ale to już wy będziecie wiedzieć najlepiej, o co chodzi, turaki. Jeżeli chodzi o plany, przedsięwzięcie, no tak jak mówiłem, no karta głupca trochę sugeruje, że albo nie macie tutaj jakichś konkretnych planów i nie planujecie mieć planów, tak? Albo podchodzicie do nich tak bardzo na lekko, bardzo tak frywolnie, że nawet nie musicie o nich myśleć, albo nie chcecie o nich myśleć, może dajecie sobie wolne po prostu, albo dajecie sobie tak troszkę na luz, tak? Może jak ćwiczycie, załóżmy coś, bo to może być też na jakieś postanowienie noworoczne teraz. No i to będzie ten moment, w którym tak sobie stwierdzicie, a wejdę na piętro niżej, troszkę na niższy bieg, nie ma co się przemęczać. No to jakie to potem ma konsekwencje, to już wy musicie sami o tym pomyśleć, tak? Ale widzę, że taka tendencja będzie w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o przeszkodę, mamy trójkę buław i to sugeruje, że właśnie to coś, co będziecie w tych obowiązkach albo w pracy zaczynać, to będzie też troszkę problematyczne. Tak? Więc jeżeli, załóżmy, przyjdzie szef do was i powie, no dzisiaj, drużyno, zaczynamy pracę nad tym i nad tym projektem. I sobie myślicie, o okej, fajnie, no będzie co robić. To tutaj będzie, no nie powiem, że haczyk, to nie jest tak, że ktoś was chce na minę wprowadzić, ale trzeba pamiętać, że to może być trochę trudniejsze, szczególnie na początku, szczególnie w tym tygodniu może mieć pewne no takie ukryte kwestie, które jeszcze nie są ujawnione i wy, widzę tutaj jako rada kart, tak, do tego trochę zmierzałem, jako rada kart to będzie to, żeby warto było pewne rzeczy, które rozpoczynacie, które są całkiem dla was świeże. I to się nie tylko tyczy może tej kwestii zawodowej czy tam tych obowiązków. Wszystkie rzeczy, które są dla was świeże, wszystkie, które nie są dla was jeszcze, nie macie w nich doświadczenia, o, po prostu, żeby no, sprawdzić, jak one działają, może przeczytać instrukcje, tak, zanim zaczniecie z czegoś korzystać. Sprawdzić, czy nie ma jakichś tam, wiecie, dokumentów o tym wcześniej, albo może spytać kogoś, kto ma w tym doświadczenie, na co tutaj zwracać uwagę, poprosić o tą radę. To jest w tym wypadku rada kart. Jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która się wydarzy w tym tygodniu, no piątka pucharów raczej sugeruje, że nie będzie takiej jednego konkretnego takiego wydarzenia, które byłoby no po prostu pozytywne. Tutaj można z tego wyciągnąć taki wniosek z piątki pucharów w takim miejscu, w takim kontekście, że coś, co się zakończy w tym tygodniu, tak, i wam będzie troszkę żal, że to się skończyło, tak naprawdę dla was będzie to czymś dobrym w dłuższej perspektywie. Nie wiem, taki przykład pierwszy w głowie, skoro już tutaj była mowa o jakichś ćwiczeniach i dawaniu sobie na luz, no może macie jakiegoś tutaj pana czy panią, którzy prowadzą jakieś zajęcia właśnie w ćwiczeniu z czegoś, bardzo ich lubicie, ale no ta osoba sobie, no powiedzmy, nie wiem, no już nie będzie robiła w innych godzinach, w których wy nie możecie brać udziału w tych zajęciach i ktoś inny przejmie tę grupę,
powiedzmy, i no wymyślicie, o nie, szkoda wielka, tak? A okaże się, że ta osoba, która to przejmie, będzie jeszcze lepsza, więc to może być taka sytuacja, ale to tak w takich różnych, konkretnych sytuacjach. Karta świata może tutaj wskazywać na coś takiego, że może dobrze, że coś się skończy, ale ja bym to raczej odczytywał na to, że po prostu nie będzie jednego takiego wydarzenia w ciągu tego tygodnia, które by było po prostu jednoznacznie fajne i pozytywne. No, takie tygodnie także się zdarzają. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, to widzę, że będziecie mieli jakiś taki troszkę mały przestrach w tym tygodniu. Może naczytacie się jakieś rzeczy w internecie, stwierdzicie, że no jeny, macie tutaj od razu jakąś terminalnie poważną chorobę, ale tak naprawdę będzie chwilowe, ten przestrach będzie nieuwarunkowany czymś prawdziwym, tak? Więc może będzie taki moment bardziej przyziemny niż to czytanie w internecie rzeczy. Nie wiem, będziecie myśleli, że was coś łapie, a was nie złapie, tak? To przejdzie i na następny dzień się rozejdzie po kościach. Tego typu sprawa, więc nie ma się tutaj czym martwić, tym bardziej, tak jak mówię, jesteście cały czas raki pod kuratelą tego świata. I jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, z ukochaną osobą, no tutaj będzie spokojnie. Czwórka mieczy mówi, że będzie faktycznie tak po prostu tak jak na co dzień, tak? Bez jakichś wielkich zmian, może nie będzie jakiegoś, wiecie, spotkania rodzinnego przy stole, no może, wiecie, że jesteście na etapie poszukiwania kogoś, no to tej randki jakoś nie będzie w tym tygodniu. Nie jest tak, że ona będzie umówiona, a jej nie będzie, tylko po prostu nie będzie niczego takiego. No, taki tydzień przystoju, trochę raki pod tym względem, ale trzymajcie się dobrego humoru, tak? Tak naprawdę też nie ma tutaj niczego złego. Wszystko to będzie pod takim właśnie wpływem tej karty świata, która jest pozytywna, więc tutaj nie ma niczego złego, nie ma niczego, co by miało wyskoczyć i was nagle, wiecie, tam ugryźć w kostkę. Wręcz będzie nawet tutaj taki element miłej przyjemności, którą sobie sprawicie. Tak, więc warto być tutaj optymistycznym, warto się uśmiechać. To jest rozkład dla was na nadchodzący tydzień raki. Ja jestem Kosma Miłkowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!